Moi drodzy, stoimy tutaj akurat przy mapie świata. Gdzie dzisiaj się udajemy? Udajemy się dzisiaj na kontynent północnej Ameryki. Tutaj do Stanów Zjednoczonych. Bo właśnie w tej części świata, w połowie XIX wieku, narodził się adwentyzm, ruch przebudzenia adwentowego Williama Millera, który potem przerodził się w zorganizowany Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. W historii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego kształtowanie się biblijnej doktryny o Trójcy Świętej można podzielić na cztery okresy. Pierwszy okres to jest okres dominacji antytrynitaryzmu. I ten okres trwał od 1846 do 1888 roku. W tym czasie większość najważniejszych pionierów tworzących historię Kościoła Adwentystycznego wyznawało antytrynitaryzm. Wszyscy wiodący pisarze adwentystyczni byli antytrynitarzami. W Battle Creek panowała tak zdecydowanie antytrynitarna atmosfera, że niektórzy trynitarni kaznodzieje zrezygnowali z wygłaszania tam kazań. Niektórzy kaznodzieje udzielali antytrynitarnych lekcji biblijnych katechumenom przygotowującym się do Chrztu Świętego. Były przypadki, że w wyniku adwentystycznej indoktrynacji niektórzy kaznodzieje wyznający trynitaryzm przechodzili na antytrynitaryzm. Chociaż większość pionierów wyznawała wtedy poglądy antytrynitarne, to jednak wśród nich, uczciwie rzecz biorąc, znajdowali się także trynitarze. Warto przypomnieć postać samego Williama Millera. William Miller, twórca amerykańskiego ruchu przebudzenia adwentowego, tak zwanego milleryzmu, wyznawał doktrynę o trójjednym Bogu. I tutaj chciałbym puścić na ścianę cytat. Brzmi on następująco. To jest jego wyznanie wiary, to są jego słowa. William Miller orzekł: wierzę w jednego, żywego i prawdziwego Boga, a także w to, że istnieją trzy osoby bóstwa, tak jak człowiek składa się z ciała, duszy i ducha. A jeśli ktoś mnie zapyta, jak to możliwe, to mogę odpowiedzieć tylko tyle, że trzy osoby trójjednego Boga są ze sobą ściśle związane. Przechodzimy do drugiego okresu. Drugi okres można nazwać okresem niezadowolenia z antytrynitaryzmu. Ten okres niezadowolenia z antytrynitaryzmu datujemy od roku 1888 do roku 1898. Otóż w 1888 roku w Minneapolis odbył się zjazd Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Zjazd skoncentrował się na biblijnej prawdzie o odkupieniu przez wiarę w Chrystusa. A więc prawda o usprawiedliwieniu przez wiarę. Uczestnicy zjazdu zorientowali się, że dotychczasowe przekonanie
odmawiające Chrystusowi pełnej boskości, podważa charakter i naturę Jezusa oraz pomniejsza znaczenie Jego ofiary na krzyżu Golgoty. Jeden z obecnych na tym zjeździe braci, Wagoner, apelował o rewizję dotychczasowej doktryny o naturze Chrystusa, aby lepiej zrozumieć i docenić Jego zbawczą ofiarę. 2 lata po konferencji w Minneapolis Wagoner dowodził, że Chrystus nie został stworzony, ale, i tutaj podaję jego cytat, który również wyświetlamy na ścianę, Wagoner orzekł o Chrystusie, cytuję, ma on życie w samym sobie, posiada nieśmiertelność na mocy prawa własności. Wagoner również twierdził, że Chrystus jest, i tu kolejny cytat, z natury Bogiem w samej istocie, a mając życie w sobie, słusznie jest nazywany Jehową samoistnym. Wagoner również twierdził, że Chrystus jest równy Bogu, że posiada wszystkie atrybuty Boga, takie jak wieczność, wszechmoc, wszechwiedza. Wagoner orzekł, i tu kolejny cytat, jego wypowiedź, Chrystus jest częścią bóstwa, posiada wszystkie własności boskości, jest równy Ojcu pod każdym względem, jako stwórca i prawodawca, jest jedyną siłą odkupienia. Chrystus umarł, aby nas przywieść do Boga, ale gdyby choć na jotę nie był równy Bogu, to nie mógłby nas do Niego przywieść. Tu chcę podkreślić właśnie tą końcówkę. Ale gdyby choć na jotę nie był równy Bogu, to nie mógłby nas do Niego przywieść. Tak postrzegał Chrystusa Wagoner. I takimi myślami dzielił się podczas konferencji w Minneapolis i po niej. W 1892 roku wydawnictwo kościelne, adwentystyczne, Pacific Press, opublikowało broszurę Samuela Spera pod tytułem Biblijna doktryna Trójcy. Ta broszura korygowała 2 powszechnie przyjęte błędy, że nauka o Trójcy nie jest trójteizmem. Ta broszura stwierdzała, że prawda o Bogu jest taka, że Bóg jest jednym Bogiem istniejącym i działającym w 3 osobach. I tutaj mamy cytat o jednym Bogu istniejącym i działającym w 3 osobach. W 1898 roku Uriah Smith napisał najwybitniejsze opracowanie antytrynitarne wśród adwentystów. Nadał jemu tytuł Patrząc na Jezusa. Pod wpływem toczącej się w kościele debaty o Trójcy, Uriah Smith, chociaż nadal wierzył w to, że tylko Bóg Ojciec nie ma początku, napisał w swoim dziele Patrząc na Jezusa takie słowa, cytuję je i są wyświetlone na ścianie. Ta więź między Ojcem a Synem nic nie ujmuje żadnemu, a wzmacnia obu. Przez nią w połączeniu z Duchem Świętym
istnieje pełnia bóstwa. Gdy uważnie przypatrzymy się temu cytatowi, treści wypowiedzi Juraja Smitha, to zauważamy, że od tego stwierdzenia już tylko krok dzieli nas do doktryny o Trójcy. I w końcu w Kościele Adwentystycznym, w jego historii, rozpoczyna się trzeci okres kształtowania się biblijnej doktryny o Trójcy Świętej. Ten trzeci okres możemy nazwać zwrotem w pojmowaniu Trójcy. I ten okres zwrotu w pojmowaniu Trójcy możemy datować od 1898 do 1915 roku. Otóż w tym okresie, od 1898 do 1915 roku, nastąpił w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego zwrot w pojmowaniu Trójcy. A stało się to za sprawą opublikowanej w 1898 roku książki Ellen White pod tytułem Życia i Życie Jezusa. Jedna z klasycznych, prawda, jedno z klasycznych dzieł adwentystycznych w naszej literaturze. Życie Jezusa. Opublikowane w 1898 roku. Autorka tej książki, czyli Ellen White, przedstawiła pogląd zdecydowanie odmienny od dotychczasowego na temat praegzystencji Jezusa. Mamy na ścianie cytat, ja go czytam. Ona napisała: zawsze Jezus, Chrystus Pan, stanowił jedno z Ojcem. W opisie zmartwychwstania Łazarza Ellen White umieściła krótki komentarz, który odwrócił falę antytrynitarnej teologii wśród adwentystów. Ona w tym fragmencie dotyczącym zmartwychwstania Łazarza napisała, mamy cytat na ścianie, czytam go: w Chrystusie tkwi życie prawdziwe, niezapożyczone, ani też niedziedziczone. Proszę zwrócić uwagę. W Chrystusie tkwi życie prawdziwe, niezapożyczone, ani też niedziedziczone. Ellen White uważała, że Chrystus nie zaczerpnął swego boskiego życia od Ojca. Jako człowiek na ziemi podporządkował się Ojcu, ale jako samoistny Bóg miał moc położyć swoje życie i wziąć je z powrotem. Komentując zmartwychwstanie Chrystusa, Ellen White ponownie stwierdziła i potwierdziła pełnię boskości i równość Chrystusa z Ojcem. Mamy cytat, odczytuję go: Zbawiciel wyszedł z grobu dzięki sile życia, która była w nim. Ellen White w książce Życie Jezusa również jednoznacznie potwierdziła osobowość i boskość Ducha Świętego. Mamy wyświetlony jej cytat z książki Życie Jezusa, który brzmi następująco: grzechowi można się będzie przeciwstawić i odnieść nad nim zwycięstwo jedynie za pośrednictwem trzeciej osoby bóstwa, która przybyła na ziemię nie z inną siłą, ale w pełni boskiej mocy.
Stwierdzenia Ellen White zawarte w książce Życie Jezusa, wskazujące pełną boskość Pana Jezusa i Ducha Świętego, zaszokowały Kościół. Niektórzy wiodący przywódcy wątpili, czy Ellen White naprawdę to napisała, czy te słowa naprawdę wyszły spod jej pióra, czy przypadkiem nie zostały dopisane, dodane. Kaznodzieja i wykładowca seminaryjny Andreasen, znana postać w historii adwentyzmu, odbył specjalnie podróż do domu Ellen White w Kalifornii, by zbadać tę sprawę osobiście. Autorka przyjęła go i udostępniła swe rękopisy. Andreasen przywiózł z sobą liczne cytaty jej pism, aby po prostu sprawdzić, czy naprawdę one znajdują się w oryginalnych rękopisach Ellen White. Andreasen wspomina. Mamy cytat wyświetlony, który brzmi następująco. Byłem pewien, że siostra White nigdy nie napisała: w Chrystusie tkwi życie prawdziwe, niezapożyczone, ani też niedziedziczone. Jednak przekonałem się, że w jej rękopisie cytat ten znajdował się tak, jak został opublikowany. Podobnie było z innymi wypowiedziami. Sprawdziłem i przekonałem się, że były to oryginalne wyrażenia siostry White. Po początkowym szoku Kościół przyjął stwierdzenia Ellen White jako natchnione pouczenie. Inni, nie wierząc, bo zawsze tacy są, po prostu nie mogąc uświadomić sobie tego, że mogli się od tak dawna mylić, nadal powtarzali stare argumenty, uparcie wracali do starych argumentów. Ale jakby nie było, świadectwo Ellen White zainicjowało nieodwracalną zmianę w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Adwentyści znów gruntownie badali Biblię i stwierdzili, że doktryna o Trójcy jest biblijną prawdą, którą należy zaakceptować i przyswoić. Nie były to ostatnie stwierdzenia Ellen White o Trójcy. W przyszłych latach także pisała o Trójcy Świętej jako o jedynym bóstwie w trzech odrębnych, równych sobie boskich osobach – Ojca, Syna i Ducha Świętego. W 1913 roku, dwa lata przed swoją śmiercią, Ellen White była całkowicie przekonana o Trójcy. Również w tym czasie Kościół doszedł do na tyle jasnego zrozumienia Trójcy, że Wilcox, redaktor naczelny najbardziej wpływowego kościelnego czasopisma Review and Herald, opublikował w nim zbiór adwentystycznych zasad wiary. I w pierwszym punkcie tego adwentystycznego zbioru zasad wiary, opublikowanego w Review and Herald przez Wilcoxa, czytamy, mamy cytat wyświetlony, brzmi on następująco. Adwentyści Dnia Siódmego wierzą, punkt pierwszy, w boską Trójcę. Ta Trójca składa się z wiecznego Ojca, Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego,
trzeciej osoby bóstwa. I co ciekawe, żebyśmy to uchwycili, zbiór tych adwentystycznych zasad wiary w tym numerze czasopisma Review and Herald został umieszczony zaraz za artykułem Ellen White. Kiedy ten numer Review and Herald dostał się w ręce Ellen White, ona przeczytała swój artykuł, a następnie po nim przeczytała ten adwentystyczny zbiór zasad wiary i zaakceptowała go w pełni. Zaakceptowała go. I przechodzimy do czwartego okresu w historii adwentyzmu, który możemy nazwać dominacją trynitaryzmu. Ten czwarty okres dominacji trynitaryzmu datujemy od 1915 roku. Gdy w 1915 roku zmarła Ellen White, doktryna o Trójcy była już w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego ukształtowana i zaakceptowana. Sama Ellen White zmarła jako zdecydowany trynitarz. Ale po śmierci Ellen White Kościołowi Adwentystycznemu nie wystarczały już jedynie jej świadectwa o Trójcy. Adwentyści poszukiwali rzetelnego potwierdzenia doktryny o Trójcy Świętej przede wszystkim w Biblii. Bo to Biblia, Pismo Święte jest podstawą naszej wiary. W 1919 roku, 4 lata po śmierci Ellen White, zwołany został zjazd Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, zjazd, który badał kwestię Trójcy. W 1930 roku z kolei, czyli rok 11 lat później, zarząd Generalnej Konferencji powołał komitet, który przygotował 22-punktowy projekt zbioru adwentystycznych zasad wiary. Jego drugi punkt prezentował bóstwo jako Trójcę, a trzeci potwierdzał pełne bóstwo Jezusa Chrystusa. Po 15 latach, w 1946 roku, zjazd Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów uchwalił go jako oficjalny dokument reprezentujący poglądy, credo, doktryny, zasady wiary Adwentystów Dnia Siódmego. W 1980 roku zjazd Generalnej Konferencji w Dallas uchwalił zbiór 27 fundamentalnych zasad wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, w pełni potwierdzający biblijną doktrynę o jedynym bóstwie w trzech boskich osobach. Trzeba koniecznie zaznaczyć, że dalsze badania biblijnej prawdy o Trójcy Świętej prowadzone przez Kościół nie są sprzeczne ze świadectwami ducha proroctwa, ani nie są czymś zupełnie nowym, lecz dalszą kontynuacją procesu właściwego zrozumienia natury Boga zainicjowanego przez Ellen White. W 1995 roku Światowy Zjazd Kościoła, czyli sesja Generalnej Konferencji Kościoła w Utrechcie,
uchwalił obowiązujący do chwili obecnej zbiór adwentystycznych zasad wiary, w którym punkty 2, 3, 4 i 5 odnoszą się do kwestii bóstwa. Wyświetlamy je na ścianie, a ich brzmienie jest następujące. Punkt 2 adwentystycznego zbioru zasad wiary, uchwalony w 1995 roku w Utrechcie, brzmi następująco. Bóg jest jeden. Ojciec, Syn i Duch Święty. Jedność trzech wiekuiście współistniejących osób. Bóg jest nieśmiertelny, wszechmogący, istniejący przed wszystkim i wszechobecny. Jest On nieskończony i niepojęty przez ludzkie zrozumienie, a jednak znany dzięki objawieniu samego siebie. Godzien jest wiecznej czci, chwały i służby całego stworzenia. Punkt 3 zasad wiary odgłosowanych w 1995 roku na zjeździe w Utrechcie brzmi następująco. Bóg wiekuisty, Ojciec, jest stworzycielem, źródłem, wspomożycielem i władcą całego stworzenia. Jest On sprawiedliwy i święty, miłosierny i dobrotliwy, nieskory do gniewu i obfitujący w niezachwianą miłość i wierność. Przymioty i przejawy mocy ukazane w Synu i Duchu Świętym są także objawieniami Ojca. Popatrzmy na punkt 4 teraz tego zbioru zasad wiary. Brzmi on następująco. Bóg wieczny, Syn, ucieleśnił się w postaci Jezusa Chrystusa. Przez Niego zostały stworzone wszystkie rzeczy. Objawiony został charakter Boży. Dokonane zostało zbawienie ludzkości i osądzony został świat. Na wieki prawdziwy Bóg stał się także prawdziwym człowiekiem, Jezusem Chrystusem. Poczęty z Ducha Świętego, zrodzony został przez dziewicę Marię. Żył i doświadczył wszelkich pokus jako istota ludzka. Dał jednak przykład doskonałej sprawiedliwości i miłości Boga. Przez cuda okazał moc Bożą i zaświadczył, że jest obiecanym przez Boga Mesjaszem. Cierpiał i dobrowolnie zmarł na krzyżu za nasze grzechy i w naszym zastępstwie. Powstał z martwych i wstąpił do nieba oraz podjął służbę w świątyni niebiańskiej w naszej intencji. Powróci znowu w chwale, aby dokonać ostatecznego wybawienia swego ludu i wszystko odnowić. No cóż, ja czytając te zasady wiary, całkowicie się z nimi zgadzam. Właściwie czytam Pismo Święte już 40 lat i w pełni odpowiedzialności, swojej świadomości mogę stwierdzić, oczywiście sam za siebie, że całkowicie się z tym zgadzam, że właśnie takiego Boga, takiego Chrystusa odnajduję na kartach Biblii. Ale popatrzmy na punkt 5. On dotyczy z kolei Ducha Świętego. Czytamy w nim: Bóg wieczny, Duch Święty,
współdziałał z Ojcem i Synem w dziele stworzenia, wcielenia i odkupienia. To On inspirował pisarzy Pisma Świętego. On napełnił życie Chrystusa mocą. Działa na człowieka i przekonuje go. A tych, którzy odpowiadają na jego działanie, odnawia i przemienia na podobieństwo Boga. Posłany przez Ojca i Syna, aby zawsze pozostać z Jego dziećmi, przekazuje Kościołowi dary duchowe, obdarzając go mocą świadczenia o Chrystusie i w zgodności z Pismem Świętym prowadzi do całkowitej prawdy. Bardzo trafnie ujął te zasady wiary, w krótszej oczywiście formie, nieżyjący już pastor, profesor Zachariasz Łyko, autor wielu książek, opracowań, bardzo dobrze znany w szeregach Kościoła Adwentystów w Polsce. Zachariasz Łyko ujął kwestię Trójcy w następujących słowach. Mamy tutaj jego cytat wyświetlony, brzmi on następująco. Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. To Bóg Ojciec, istota duchowa i osobowa, samoistna i święta, wieczna, wszechmogąca, wszechobecna i wszechwiedząca, nieograniczona w mądrości i miłości. To jednorodzony Syn Boży, Jezus Chrystus, odwiecznie istniejący z Ojcem, wykonawca woli Bożej w dziele stworzenia i zbawienia, który dla odkupienia ludzkości zstąpił z nieba, narodził się z Marii Panny i zachowując naturę boską, przyjął naturę ludzką, umarł za grzechy świata, zmartwychwstał, w niebo wstąpił i usiadł po prawicy Bożej, gdzie oręduje jako pośrednik między człowiekiem a Bogiem i skąd przyjdzie jeszcze raz. To Duch Święty, trzecia osoba bóstwa, jedyny zastępca Chrystusa na ziemi w dziele Ewangelii, istota współdziałająca w nawróceniu i odrodzeniu człowieka. Powyższe zasady wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego odnoszące się do kwestii Trójcy Świętej można uzupełnić następującym wyjaśnieniem przyjętym przez Kościół. Chcę go pokazać, wyświetlić i odczytać. W przeciwieństwie do wielu bogów w politeizmie, trzy osoby biblijnego bóstwa są ściśle ze sobą związane zamierzeniami, sposobem myślenia i charakterem. Tak więc pomimo ich indywidualności nigdy nie dochodzi między nimi do podziałów czy konfliktów, a zatem tworzą nie trzech bogów, ale jednego Boga. I tak pomalutku zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego rozważania. Ja sobie zdaję sprawę, że jest to rozważanie dla wielu nudne, monotonne, ale też jestem świadomy, bo byłem tego osobiście świadkiem, jak wielu wyznawców Kościoła Adwentystów, ale również i chrześcijan spoza Kościoła Adwentystów, mają problemy ze zrozumieniem kwestii biblijnej Trójcy. I dlatego szczególnie z myślą o dobru tych osób pragnę te tematy przedstawiać, publikować, czy przez internet, czy podczas kazań, wykładów, rozmów, aby te kwestie w jakiś sposób wyjaśnić, aby pomóc ludziom
w zrozumieniu tej biblijnej zasady wiary. W każdym bądź razie w podsumowaniu należy stwierdzić, że wiara pionierów adwentyzmu na temat natury bóstwa nie była pełna i właściwa. O tym mówiłem na poprzednich spotkaniach. Pionierzy mylili się i z czasem zmienili swoje poglądy. Zmiana ta była efektem rozwoju zrozumienia Pisma Świętego z jednoczesnym przyjęciem wskazówek ducha proroctwa. Ale proces ten odbywał się stopniowo i pod Bożym kierownictwem na tyle, na ile człowiek jest w stanie zrozumieć naturę Boga. Życzę wszystkim moim słuchaczom, tym, którzy zasiadają w krzesłach zboru adwentystycznego w Kalwarii Zebrzydowskiej i tym wszystkim, którzy będą słuchali, oglądali to rozważanie w internecie, wielu Bożych błogosławieństw i tego, aby te kwestie nauki biblijnej o naturze Boga stały się dla nich na tyle jasne, na ile człowiek jest w stanie to zrozumieć. Życzę tego wam z całego serca. Amen.